Witam serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów. Snepo napisał do mnie: siemka Faja, jak twoja seria Fajowe Czołgi Premium, kiedy robisz kolejne odcinki? A więc przypomniałem sobie, że miałem przecież kontynuować to często. Znowu długa przerwa, znowu nie było odcinku Fajowe Czołgi Premium. A dzisiaj oczywiście Fajowe Czołgi Premium. I nagram, jesteśmy teraz na czołgach czwartego tieru, bo do tej pory wszystkie drugie i trzeciotierowe czołgi pokazałem. Jeżeli chodzi o czołg czwartotierowy, mam tylko jeden, czyli Valentine 2. Jest to czołg lekki, rosyjski, mimo to, że jest to czołg brytyjski. W opisie dam jeszcze filmik z historii czołgów, gdzie Laniet opowiada właśnie o tych brytyjskich czołgach oraz też sporo mówi na temat Valentina. A więc tak, jeżeli chodzi, tak jak mówiłem, o czwarte tiery, mam tylko jeden czołg. Oczywiście z tego co wiem, jest jeszcze jeden rosyjski light, chyba A32, ale ten czołg nie wiem w jaki sposób go zdobyć, na pewno nie normalnie w sklepie. A ten czołg Valentine 2 to jest czołg, który jest dosyć tani, jak na, no jest tak drogi jak trzeci tier, na przykład niemiecki, ale moim zdaniem jest. Znaczy ja go nie lubię, po prostu mi go kupił Kulfon za to, że ja mu dałem kod na Minnie Mouse'a, to mi kupił tego Valentina. Nie wiem, czy mi się opłacało, chyba nie. W każdym bądź razie normalnie on kosztuje 1000 złota golda, a jeżeli chodzi o paczkę prezent plus dzień premium, plus miejsce w garażu, przepraszam, to jest 21 złotych i 40 groszy. Ale moim zdaniem w ogóle się nie opyla. A więc jeszcze szybko zerknę, co pisze World of Tanks na temat tego czołgu. Brytyjski czołg, który był sprowadzony do ZSRR w ramach Lend-Lease'u. W sumie wysłano 3782 czołgi, ale niektóre spoczęły na dnie Atlantyku wraz z transportującymi je do Murmańska statkami. To jest ciekawa historia, nie? Statki wiozły do Rosji dużo tych czołgów, które takie lekkie znowu nie są. No 16 ton taki jeden czołg waży. No i utonęły gdzieś, są na dnie Atlantyku. Ciekawe, czy ktoś próbuje je wydobyć, chyba raczej się to nie opyla. I teraz tak. Like tanki zazwyczaj charakteryzują się sporą gibkością i szybkością. Musicie mi uwierzyć, zaraz wam pokażę. Ten czołg raczej powinien się nazywać heavy tankiem, a nie light tankiem. Tak naprawdę jest dosyć nawet opancerzony jak na light tanka, bo jak widać pancerz wieży jest do około 65 i pancerz kadłuba do około 60. Czyli on tak naprawdę jest taki dookoła dosyć twardziutki, nawet jak na czwarte tiery. I teraz najważniejsza rzecz. Największym plusem tego czołgu jest matchmaking. Czyli go, jeżeli gracie, nie rzuca nigdy wyżej niż czwarte tiery. Matchmaking tego czołgu to jest czwarty tier. I tutaj właśnie jest ciekawostka, bo jeżeli macie kumpli, którzy też mają ten czołg premium czwartego tieru, naprawdę ciekawie wyglądają plutony tych czołgów. Jesteście zawsze na topie i no, powiem wam, że te czołgi robią niezłą miazgę, jeżeli są w plutonie czy osobowym. I największy minus tego czołgu to jest lufka. Lufka, która ma penetrację 51, uszkodzenia 47. Czyli można powiedzieć, jest to gorsza lufka, którą ma na przykład Tetrarch na drugim tierze, a to jest czwarty tier. Lufka z drugiego tieru na czwartym lajcie, moim zdaniem, porażka. Dobra, słuchajcie, jeżeli chcecie wiedzieć na temat tego czołgu, zapraszam do historii czołgów na dole, a ja po prostu się przejadę tym czołgiem i spróbuję wam pokazać, jak sprawuje się na polach bitewnych. Chwilę trzeba poczekać. Czyli czołg brytyjski.
Były, pamiętam, bardzo wielkie zniżki na ten czołg w związku z walentynkami. Przypuszczam, że jak będą walentynki w tym roku, to też będą zniżki. Cholewcia, były już czy będą? Oh my god. Lampka mi się zepsuła z tyłu i dlatego moja twarz jest taka czarna troszeczkę. Jestem oświetlany tylko i wyłącznie dwoma monitorami dużymi. Dobra. Wylosowało, losowało, losowało i wylosowało. Jak widać, niby jestem na dole, ale tak naprawdę są same czwarte tiery. Rzadko się tak zdarza, szczerze mówiąc, że rzuca was w meczu, gdzie są tylko jedne tiery. Tutaj właśnie tak jest. Wszystko to są czwarte tiery. Same czwarte tiery z jednej i drugiej strony. No z czym ja tu będę miał problemy, jeżeli chodzi o przebicie? Na pewno brytyjskie Matyldy to będę miał problem i to na, no raczej będzie ciężko. M3 z przodu? Chyba nie. PZ3. No te niemieckie czwarte tiery zazwyczaj są trochę takie twardziawe. All City, ktoś powiedział. I patrzcie się, żwawość tego czołgu. No, no jedzie 25 na godzinę, nie? 27. No może, może trochę tej prędkości ma, no ale no light tanki raczej zazwyczaj są szybsze. Idę zobaczyć najpierw na wodę. Jest 58 szans na zwycięstwo, procent, więc myślę, że nie będzie to trudny meczyk. No, więc tak jak mówię, jest to w zasadzie chyba mój najbardziej nielubiany czołg premium z wszystkich czołgów, które posiadam w garażu, ale może niedoceniany przeze mnie, ponieważ spotkałem się już kilka razy z osobami, które uważają ten czołg za świetny. Dobra, mamy PZ3. I teraz co? No spróbujemy, spróbujemy coś tam poszczelać do niej, czy się uda. Czy dam radę zwykłymi pociskami? Aha, czekajcie, bo tam jest marder. To może najpierw marderka, nie? Ubrania nie probite. Popadanie. Probicie. Nie probił. Dobra, marder zniszczony, PZ-ka zniszczona. Dostałem jeden cios od mardera. Tam zaraz chyba trzeba będzie wracać, bo miasto całe ginie. O, widzimy tutaj, to jest chyba TDK amerykański, czwartego tieru, M8, a coś tam. No jak widzicie, ciężko tutaj przebijać. Czołg zjechał na dół, ale dobra, zniszczony. I następny też zniszczony. Z tym, że trochę obawiam się tego miasta i ja raczej zawracam. W tej chwili widać, że tylko jedna Matylda została i mamy już pozamiatane w mieście. Czyli tak, i tak mówię, w takim plutonie trzyosobowym trzech Valentine'ów przypuszczalnie jechałbym właśnie na miasto. Dobra. I teraz tak, mamy kilka czołgów, które zaraz będą atakować tutaj nas. I teraz się zastanawiam, jakby ich tutaj... Oni będą tym wałem prawdopodobnie jechać.
Matylda zniszczona. Przypuszczalnie nasza drużyna będzie coś tam próbowała kapować w tej chwili. No, jest Stuart. No, tak jak mówię, za tym wałem są, więc ja muszę teraz uważać. Dobra, jak widać, tamten czołg mnie nie przebił, ale oczywiście teraz mnie bije Stuart z Golda. Nie przebiłem bok M3. M3 się chowa. Kurde, dobra, muszę teraz uważać, bo tutaj mam nadzieję, że ta Matylda mi pomoże. Ja, udało mi się. O, jeszcze M3. No, udało mi się. Najtrudniejszego przeciwnika, kolegę z 2SPB, udało mi się zniszczyć w Stewardzie. Ale został mi tylko gold pociski, no wybaczcie. Chciałem, nie pomyślałem, chciałem grać bez goldowych pocisków, ale widać, że ten czołg jest nawet twardziutki i niekoniecznie łatwy do przebicia. Dobra, została mi Matylda i tam coś jeszcze, czyli zaczynamy od Matyldy, która się chowa. Tu, 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 tu. Z Matyldą będą problemy. Dobra, spróbuję ją jakoś tak od tyłu wziąć. Ten mecz oczywiście musimy wygrać, no przecież został faja, tylko że na ochłapie. Wystarczy, że taka Matylda, która ma tam penetracji coś ponad 110, to mnie ma na hita, no. Więc oczywiście tam goleś mówi, że golder i tak dalej, ale on nie wie o tym, że ja powinienem żyć, że on właśnie powinien tam iść, mając full HP, 370 HP, jest twardym, on powinien iść w tamte rejony, a nie ja, który zginę i on zostanie i co będzie robił, no. No, trochę mi się nie podoba ta jego postawa. Mam nadzieję, że też się zgodzicie ze mną, że to on, twarda Matylda, powinna iść. No, idź tam. Napiszę mu. 39... HP left. One shot and I the a. Na pewno.
O, posłuchał mnie grzeczna Matylda. Teraz ja muszę mu jakoś pomóc. Go, go, go. Cover, ja będę cię coverował. Chłopie, będę cię kurwa coverował. Leć. No, może być ciężko. Wiadomo, Hetzer to jest koks. No ładnie, Matylda. Jedziesz z tym koksem. A gdzie jest Hesser? Gdzie jest Hesser? No ładnie, ładnie. No. I teraz szukamy Hetzera. Dobra, teraz Hetzera tu szukamy. Go, go. Gdzie ten Hetzer zawędrował? Ale nudna ta bitwa. Dobra, ryzykuję. Jedziemy, jedziemy. Let's cap, powiedziała Matylda. Mamy 3 minuty. I nie wiemy, gdzie jest Hetzer. Nudna strasznie ta gra. Wybaczcie. Z siłki wróciłem teraz. Robiłem triceps i barki. Jestem wymęczony. Dobra, mamy 2,5 minuty, czyli ten gościu schował się prawdopodobnie tam na K1, przypuszczalnie. Czyli, może być jakiś problem. 1,5 minuty to jest czas kapowania. Come and cap, I will kill you. Tak powiedział koleś. No, czyli campi. A, jest, dobra. On kapuje, ale my to olewamy, my też kapujemy. Come on, come on, come on, come on. Boimy się tego hecera i kapujemy. No i w ten sposób, bardzo taki pasywny, wygraliśmy ten mecz. No i co? No, mecz wygrany. Oczywiście ja bym się schował na miejscu Matyldy, bo chyba tu jest przestrzał. Tak jest, schowaj się. Chyba jest przestrzał. Jak widać, sam nie skapuje, gościu. No.
Dobra, mecz wygrany. Przepraszam za to, że strasznie nudny mecz, nieciekawy. I Hetzel mówi, że tylko jeden mu został nabój. Niestety przegrał, a my wygraliśmy. Valentine 2, czołg czwartego tieru, o którym możecie sobie dowiedzieć więcej, jeżeli zobaczycie historię czołgów. I tutaj wyniczek meczu wygranego jest taki, że byłem znowu najlepszy. Zarobiłem, no, na czysto tylko 12300, ale to dlatego, że próbowałem z Golda tam bić w niektóre czołgi. No. I taki to meczek wykonałem tym czołgiem. Mam nadzieję, że się wam podobało. Dziękuję za uwagę i już następne odcinki o wiele ciekawsze, bo to piąte tiery premium, czyli teraz się będzie zaczynało ciekawie. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.